W jednej z parafii miało miejsce takie zdarzenie. Kapłan został wezwany z sakramentami do umierającego. Niestety, kiedy przybył, było już za późno, aby udzielił komunii świętej, przynajmniej tak się wydawało. Chory nie okazywał najmniejszych oznak przytomności. Kapłan zdążył już dowiedzieć się od kobiety, która po niego przyszła, że człowiek w agonii był niewierzący teraz, dalej, albowiem rozpoczął życie z Chrystusem, ale zapomniał na niego. A więc kapłan rozmyśla i myśli, że to już za późno. Duszpasterz jednak za natchnieniem opatrzności zdejmuje ze swojej szyi medalik z wizerunkiem Matki Bożej i zawiesza go choremu. Po chwili zebrani słyszą słowa umierającego skierowane jakby do jego matki. Przyszłaś do mnie, mamo? Pamiętam, tak dobrze pamiętam, jak zawiozłaś mnie jako dziecko na Jasną Górę. Mówiłaś mi wtedy, że jesteś chora na gruźlicę, że wkrótce umrzesz. Dlatego oddajesz mnie pod opiekę Matki Boskiej. Założyłaś mi medalik na szyję i poleciłaś nosić go stale. Niestety, mamo, zrzuciłem później medalik, bo utraciłem wiarę, a życie całe prowadziłem bez Boga. Ale ty przychodzisz teraz do mnie. Po tych słowach mężczyzna naraz spojrzał przytomnie wokoło i nie przestraszył się widoku kapłana. Wręcz przeciwnie. Natychmiast poprosił o spowiedź. Później przyjął komunię świętą drugi raz w życiu. Maria, pod opieką której został oddany w dzieciństwie, nie zapomniała o nim. Sprawiła cud przemiany serca tego człowieka kilkanaście minut przed jego śmiercią. Pragnęła, aby był w niebie razem z nią, matką w niebo wziętą. Ta dzisiejsza uroczystość jest uczczeniem tej, która z duszą i ciałem została przyjęta do chwały nieba. I ten przywilej jest Bożym darem. Stanowi odpowiedź Boga na wypowiedziane przez Maryję Fiat, niech się tak stanie. Ona rozmiłowana w Bogu, nieustannie rozważająca w sercu wielkie dzieło zbawienia, jest dla nas wzorem. Wpatrujemy się z podziwem i z miłością w postać Matki Jezusa Chrystusa, tradycji nazywanej pięknym imieniem Matki Bożej Zielnej. Razem z całym Kościołem pielgrzymujemy na ziemi i z Kościołem zbawionym w niebie uwielbiamy Boga za wielkie rzeczy, które uczynił przez Marię. Poszukujemy także wstawiennictwa u wniebowziętej. Średniowieczny anonimowy autor w modlitwie zatytułowanej Korona Dziewicy napisał takie słowa, kierując je do niepokalanej. Obchodzisz bowiem ogrom nieba i ziemi, by widzieć potrzeby ubogich, westchnienia młodych, cierpienia starców, łzy wdów, słabość chorych, pragnienia Twoich sług. Chcesz być opiekunką ludzkiego rodzaju i szczególną lekarką udręczonych. Co więcej, Matka Wniebowzięta powstrzymuje gniew Boży. W trzeciej części tajemnicy fatimskiej Łucja opisuje wizję anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz. Oto jej słowa. Miecz iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat. Ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniał z prawej ręki naszej Pani w jego kierunku. Niezwykłe są tajemnice związane z Matką Najświętszą. Wyjątkowe jest niepokalane poczęcie, wyjątkowe jest Boże macierzyństwo i wniebowzięcie. A tajemnica uroczyście dzisiaj świętowana jest nie tylko uwielbieniem Boga za wyniesienie Maryi do chwały zbawionych w niebie, ale stanowi również przedsmak tego, co mamy nadzieję będzie naszym udziałem. A zapowiedzią tego, co na nas czeka, niebo, czy znajdziemy się tam, to zależy w jakim stopniu naszym życiem będziemy umieli wyśpiewać Bogu hymn dziękczynienia, tak jak Maryja. A w dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa wielbi dusza moja Pana. Za co Matka Boża wielbi i za co dziękuje? Za dar zbawienia, którego dokonał jej Syn, za to, że może w tym dziele również uczestniczyć. Czy dostrzegamy wielką szczodrobliwość Boga? A dziękując Bogu za Jego dary i uwielbiając Go, jak Maryja,
prośmy najmilsi o łaskę nieba dla nas wszystkich. Niech w drodze przewodzi nam ta, która z duszą i ciałem do Niego została wzięta. Amen.